Ja tworząc z przyjaciółmi bielańską scenę kameralną na Bielanach, gdzie tej sali nie było w ogóle, gdzie nie było żadnego profesjonalnego teatru, a w ubiegłym sezonie, pełnym sezonie, bo pierwszy sezon był tylko 3-miesięczny, mieliśmy no, komplety. No. Rzucę cyfrę, którą mi zawsze był moim przyjacielem, żeby nie rzucać cyframi, no ale rzucę. 8,5 tysiąca sprzedanych biletów do sali, która ma tylko 220 miejsc i gramy tylko w weekendy. Więc to są takie dowody na to, że można zrobić coś od zera, coś co... Proszę. Dziękuję panu, że mnie nie straszy. I to po prostu jest taka sytuacja, w której daje mi dowody na to, że to co robimy jest możliwe i to co robimy jest dotykalne. Ja nie mówię o tym, co zrobię, jak mnie wybiorą. Ja nie mówię, żeby głosować na rolę, którą gram w serialu. Ja nie mówię, żeby mnie ocenić po 4 latach, bo czasami nie ma co oceniać. Ale myślę, że jedynym osiągnięciem osób, które ze mną konkurują w graniu serialu, no to trochę mało. Ale to tak mówię po przyjacielsku, bo wszyscy, którzy tutaj siedzimy, to jesteśmy w taki czy inny sposób znajomy. Nie ma tutaj żadnej kontrabandy, żeby potem z tego zrobić jakiś namiot tutaj, nie, że się nie potrafię zachować. Nie, po prostu. Ja staram się robić swoje, będę robił ze względu na wynik wyborczy, natomiast to, co będę robił, to będę robił tak, jak robię teraz, no, dając dowody na to, że można. Ja bym chciał, żeby Senat nie był w sanatorium, ani w synekurą. Tylko, żeby tam przyjść do roboty, bo tam się chodzi normalnie do pracy. I nie mówi się, że tam coś nie można zrobić. No, jak ja bym powiedział, że się nie da zrobić, to by teatru nie było. A ci, którzy mnie znają, a to jest kilka osób, no co najmniej dwie, które mnie znają, jak zaczynałem teatr, no to wiedzą, że zaczynałem od zera i nie było niczego. Była pani sekretarka, księgowa na godzinę i ja. No i ruszyło. A teraz już mamy troszeczkę więcej wspaniałych ludzi, którzy mi pomagają. Także mój plan dotyczący jeszcze tych 4 dzielnic odnośnie bytu, to jest kolejna sprawa bardzo ważna, ponieważ jak Państwo zauważyliście, każdy nowy otwierający się budynek przy dobrze ruchliwej ulicy i dobrym położeniu to ma 8 banków. Nie ma szewca, nie ma krawca. Do Warzywniaka też trzeba lecieć na drugą stronę dzielnicy, bo tam jest baza. Więc wydaje mi się, żeby uruchomić takie możliwości, może nie w tych komercyjnych budynkach, bo one mają prawo nawet sobie tam cokolwiek, tam 17 banków mogą sobie sprowadzić. Ale żeby stworzyć taki mechanizm, żeby w lokalach komunalnych, gdzie jest taka możliwość stworzenia takich miejsc, żeby stworzyć miejsce dla tego przysłowiowego szewca, krawca, czy takich usług, które są na co dzień bardzo, bardzo niezbędne, ich nie ma, bo to są takie wymierające już formy egzystencji tych wymarłych trochę zawodów, bo mało kto chodzi do szewca. Bo mi się buty psują, to po prostu kupuję następne. No a czasami jak ktoś lubi bardzo swoje buty, to dlaczego ma ich nie naprawić? A nie ma takich możliwości. Natomiast inne dzielnice typu Białelka, to z tego, co zdążyłem się zorientować i wgryźć w problemy, to jest kwestia komunikacji. Ale to trzeba rozgrywać moim zdaniem na tym poziomie, że to nie można wchodzić w kompetencje samorządów, bo one są po to, żeby dbać o gminy, ale jeżeli pewne naciski pójdą z innego punktu, nie tylko samorządowego, mam to na myśli senat, to wówczas cała sprawa może być inaczej rozegrana. Jest większa siła, jeżeli się wesprze działania osób, które są, nie wiem, w danej dzielnicy w samorządzie, to one mają określone możliwości. Tomek wie, o czym mówię, więc wsparcie takich osób jeszcze przez osoby wybierane z tych dzielnic zawsze pomaga. To na pewno nie zaszkodzi, jeżeli z kilkoma przedstawicielami danej dzielnicy idzie się do osób decyzyjnych, no to jednak wsparcie senatora czy kilku senatorów jest większą siłą niż pójście samych radnych na takie spotkanie czy na przedstawienie problemu. Więc tak widzę swoją rolę w tych 4 dzielnicach, z których startuję i wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne stworzenie nowego modelu takiej współpracy, bo jeżeli są okręgi jednomandatowe, to trudno się wzorować na pewnych wypracowanych schematach. Tych schematów nie ma i trzeba wypracować. Także to jest najogólniej rzecz biorąc taka bardzo ogólna historia. No wiadomo, trzeba będzie reagować na wszystkie rzeczy wynikające z dnia codziennego, bo też taka funkcja spoczywa na moich barkach. I cała ta sprawa wynikająca z bieżącej działalności będzie różna.
jak się domyślam, bo trzeba będzie gasić jakieś pożary, mówię w cudzysłowie, kogoś wyrzucąc z mieszkania, komuś coś tam zabiorą, to przyjdzie do mnie, bo ja mieszkam wśród ludzi, pośród których będę wybierany. Ja nie mieszkam poza Warszawą, a startuję z czterech dzielnic, które akurat z rozdzielnika jakiegoś tam wypadły na mnie. Ja po prostu mieszkam na Bielanach i jeżeli ktoś skojarzy mnie po wyborach i powiedzieć, panie, ja na pana głosowałem, a ja mam problem, no to ja będę chciał, będę musiał i żeby odpowiedzialnie wykonywać mandat, będę wspierał taką osobę, bo po to zostałem wybrany, żeby wspierać takie osoby, które będą miały taki czy inny problem. Ale tych problemów trudno teraz nazwać, bo tych problemów nikt nie wie, bo one są różne. Różne mogą być i myślę, że do każdego problemu trzeba będzie podejść bardzo poważnie, a do każdego problemu trzeba będzie się zastanowić, w jaki sposób go rozwiązać, a nie uciekać do schematu, że wysłałam interpelację. Kropka. Trochę mało. Bo wysłanie interpelacji to jest najprostsze niezałatwienie sprawy. A jest się czystym, bo się wysłało. Ja uważam, że to trzeba działanie. A żeby działać, to trzeba mieć dużo siły. A żeby mieć dużo siły, no to jest jakby fizjologicznie przypisane do pewnego określonego wieku i charakteru homo homini, więc wydaje mi się, że moje 51 lat jakoś jeszcze jest sprawdzalne w pewnych działaniach takich, które mają być dynamiczne i skuteczne. Później troszeczkę tych sił brakuje, ale to już nie jest mój problem, bo ja staram się tu mówić za siebie. Więc wydaje mi się, że pójście na takie zgłoszenie siebie do takich wyborów, to powinno być bardzo odpowiedzialne, a nie szukanie tam synekury czy ciepłej posadki na jako nie wiem, zwieńczenie swojej kariery zawodowej. Także zależy mi na tym, żeby na to też ci, którzy głosują, zwrócili uwagę, bo to jest ważne. Dla mnie bardzo ważne, bo nigdy nie powierzyłbym swojego głosu osobie, która pójdzie do senatu tylko po to, żeby po 4 latach powiedzieć, że było się senatorem. Trochę mało. Koszty bycia tam osoby są większe, dużo niż tylko ekwiwalenza jej, nie wiem, może i bardzo wzniosłą i bardzo zasłużoną pracę zawodową. Chyba wszystko. Łukasz. Dziękuję bardzo. No tak, na jedną debatę nie przyszła pani Borys Damięcka, to było na początku poprzedniego tygodnia, to jakoś ze 3 tygodnie temu było już, około 3 tygodni temu dowodu i pani Waniek była w jej zastępstwie, więc byliśmy z panią Łaniewską i ja. Trudno mówić o debacie, każdy powiedział, co zrobił dla Warszawy. I zapraszaliśmy na debatę na 4 października na godzinę 18.30 do bielańskiej sceny kameralnej, którą stworzyłem, panią Łaniewską i panią Borys Damięcką. Czy przyjdą? Nie wiem. Mam nadzieję, że przyjdą, dlatego że wydaje mi się, że to jest sprawa poważna, żeby pokazać swoje programy, a nie ukrywać się za nie wiem za czym, bo póki co trudno znaleźć kontakt taki obiektywny, żeby te osoby, które startują, nie jest nas dużo, więc usiąść przy wspólnym stole i porozmawiać, wydaje mi się, że wypadałoby, a wręcz jest to konieczne, moim zdaniem. Więc zaprosiliśmy na 18.30 do bielańskiej sceny kameralnej, na bielańską scenę kameralną panią Borys Damięcką i panią Łaniewską, żeby usiadły i porozmawiały o tym, co zrobiły dla Warszawy, co zamierzają zrobić, a pani Borys Damięcka, żeby no tak jakoś po 4 latach powiedziała, co zrobiła do środowiska, z którego wyszła. No i dla miejsca, które ją wybrało na kadencję, która właśnie się kończy. Co będzie z teatrem, jak zostanie pan senatorem? On będzie stał w tym miejscu, gdzie jest. Ja też będę w tym samym miejscu. Ja nie będę zawodowym senatorem. Bo ja mam bardzo dużą łączność psychiczną z tym miejscem, bo to jest moje dziecko, a dzieci się nie zostawia. Staram się być dobrym ojcem. Więc ja nie zostawię teatru, bo będę po prostu pracował tak, jak pracuję, tylko że będąc senatorem będę mógł zrobić więcej dla teatru, dla tych artystów, którzy tam występują. I będę się starał, no
łączy się dwie rzeczy, a to jest możliwe. Przy moim zaangażowaniu, podejściu do spraw uważam, że to tylko może mi pomóc, a nie przeszkodzić w sprawie. Czy Senat z gruntu swojej działalności wspiera także Polonię zagraniczną? Tutaj już była mowa o tych kwestiach związanych z możliwościami prezentowania kultury i sztuki. Natomiast ja chciałem zapytać, czy można liczyć na Pana wsparcie w kwestiach repatriacyjnych, zwłaszcza Polaków, którzy chcą ze wschodu wracać do Polski? Powiem szczerze, że nie jestem żadnym ekspertem w tej sprawie, ale jeżeli to jest sprawa bardzo bieląca, z tego co wiem, to tak. Trudno mi się deklarować, że to będzie sprawa od ręki do załatwienia. Trzeba by się przyjrzeć, jaki jest stan prawny tych osób, jak to ma wyglądać, czy to już ktoś zaplanował dla tych ludzi jakieś formy wyjścia i powrotu do kraju. Jeżeli nie, to uważam, że trzeba się tym zająć jak najszybciej, ponieważ ich problem jest wielkim problemem dla Polaków, bo jeżeli mamy wolną Polskę, to dlaczego ich obywatele wolnego kraju, którzy się tam znaleźli z różnych powodów, na pewno nie z własnego wyboru. No myślę, że powinni wrócić jak najszybciej i stworzyć specjalny program, który im takie powroty umożliwi. Myślę, że ten program powinien się skupić głównie na tym, do czego oni tutaj będą wracali, bo to jest ważne, bo sprowadzić kogoś do Polski i dać mu na 3 tygodnie hotel, to jest, nie jest wyjście ze sprawy. Natomiast wydaje mi się, że należy tutaj wziąć przede wszystkim stworzyć taki program, który będzie powodował to, że jeżeli oni tutaj przyjadą, to będą mieli możliwość zamieszkania, stworzenia sobie tutaj na nowo domu. I wydaje mi się, że w trudnych czasach, które, jak wszyscy mówią, mądrzejsi na wyższych stanowiskach niż moje, to będzie dość trudna sprawa, ale trzeba będzie się z tym zmierzyć, dlatego że to jest bardzo ważny i bardzo palący problem. A muszę powiedzieć, że nikt z osób, które startują razem ze mną do tego okręgu, jakoś nie pochylił się nad tym problemem. Ani osoby, które już mają doświadczenia bycia w Senacie, ani ci, którzy tam kandydują po raz pierwszy. Więc dziękuję za to pytanie. Uważam, że to jest bardzo ważne pytanie i bardzo ważny problem. Ponieważ to jest rzecz do naprawdę rozważenia. Moim zdaniem, myślę, to trudno wymierzyć, co jest ważniejsze, czy kultura osób, które tam już mieszkają, czy stworzenie możliwości przyjmowania polskich artystów w pięknych wnętrzach i tak dalej. Wszystko jest ważne. Trudno wymierzyć, co jest ważniejsze. Na pewno, jeżeli takiego programu nie ma, to trzeba się nad nim jak najszybciej pochylić, żeby taki program powstał i żeby on był na tyle możliwy do wykonania w jakimś tam określonym czasie i żeby stworzył właśnie możliwości powrotu tych osób. A z tego, co się orientuję, bo kiedyś dość nawet interesowałem się tym problemem, tak zupełnie prywatnie, to jest parę milionów osób pewnie czeka na taki 10. Nie chcę rzucać cyfr, ale to nie jest na pewno kwestia paru dziesięciu osób, czy tam paruset osób. To jest kwestia tej dużej ilości osób, które mieszkają w Kazachstanie i tam w przyległych republikach. Czy tam teraz już państwa, które mają swoją autonomię. Czy jeszcze jakieś pytania o moich sprawach? Mam nadzieję, że jak zostanie pan senatorem, to będzie się dotyczyć koncertowo. No tak, mamy nawet podpisane kontrakty z Fox Operą z Wiednia, która przyjeżdża na moje zaproszenie po raz pierwszy do Polski i będziemy grać. 17 to jest rzecz tak samo niezmienna jak 12 w Wiedniu. To też filharmonii, senat, to wolałbym tam nie koncertować. Chociaż poziom na pewno nie spowodował uszczerbku dla tej zacnej izby. Natomiast uważam, że niech będzie Filharmonia Narodowa. I to jest jedyny koncert noworoczny, dlatego że Filharmonia Narodowa jest jedna. Więc zawsze to tak reklamuję od 7 lat. Bo w tym roku, 1 stycznia będzie to 7 koncert. I myślę, że jeszcze tak zostanie. No, ile będzie dobrej woli ze strony Filharmonii. A mamy coraz więcej dowodów na dobrą wolę, ponieważ przeszło 100-letniej historii Filharmonii Narodowej. Mój teatr jest pierwszym teatrem, który będzie grał w tym roku tam sezon. Będziemy grali regularnie co miesiąc inną operetkę w wersji koncertowo-scenicznej, bo innej wersji nie możemy na tej scenie przedstawić. Ale myślę, że jeżeli w Zemście Toperza proszę będzie Daniel Obryski, w Marycy narrator, mówię o narratorach. Narratorem będzie
pani Ania Sędziuk, że Krzysiu tu nie jest w swojej wdówce, że Maciek Szczur w Księżnicy Czardasza, że Wadim Brodzki w Paganini Mlechara, że idąc dalej, Krzysztof Kowalewski w Krainie Uśmiechu, czy Wiesław Opłan w Loterii na Mężów, jedynej operacji, którą próbował napisać Szymanowski, niestety poddał się po kilkunastu numerach, tak to się mówi w żargonie muzycznym, bo zabrakło mu pomysłu na ładne melodie. To są słowa, które kiedyś powiedział też publicznie, oceniając skalę trudności w wystawianiu i w kreowaniu operetki Jerzy Maksymiuk, bo to nie jest łatwa sztuka. Ona tylko łatwo, ją się tylko łatwo słucha. A żeby ją napisać, to wytrawny. To trzeba mieć specyficzny talent. Nie chodzi o to, że nagle ktoś będzie teraz negował zasługi i wielkość Szymanowskiego. Nie, po prostu Szymanowski nie był w stanie napisać operetki w pełnym wymiarze. Napisał ją w pewnym zarysie, która była kilkukrotnie wystawiana w ubiegłym roku w Krakowie w operze, ale nie stworzył operetki sensu stricte od uwertury do finału. Także i tu 8 maja kończymy sezon Filharmonii Narodowej. Myślę, że będziemy dalej też tam występować. No chyba, że się zdarzy jakiś cud nad Wisłą i będziemy mieli salę, na którą będziemy mogli zaprosić ludzi regularnie grać ten nasz repertuar, który jest wspaniały, niewygrany, także myślę, że kolejne marzenie trzeba spełnić.